Witajcie. Dzisiaj chcę Wam zaproponować małą serwetkę, podkładkę pod kubek, ewentualnie ozdobę na Halloween. Kto co woli, to w tej małej robótce znajdzie. Tę podkładkę można bardzo łatwo przerobić na dużą serwetę, na większy okrągły stolik, powiększając ilość tych rzędów. Ja powiem potem w dalszej części, jak to trzeba zrobić, żeby z tego mogła wyjść duża serwetka, serweta na stół. I wtedy będzie czymś większym. Ja zrobiłam to w mniejszej formie, mi takie wystarczą. Również przydadzą się jako ozdoba do okna na Halloween, jeżeli ktoś takie święta obchodzi. Do zrobienia tej podkładki użyłam dwóch kolorów Yarn Art Jeans. Jest to kolor czarny i kolor rudy numer 85. Do tego użyłam szydełka 2,5 mm. Do wykończenia oczywiście używam igły, no i nożyczki standardowo. Ja tą serwetkę zobaczyłam kiedyś na jakimś forum właśnie takim szydełkowym. Niestety nie znalazłam wzoru, więc wzór musiałam sobie odtworzyć sama. Mam nadzieję, że dobrze go zrobiłam, bo sam wzór bardzo mi się podoba, ta serwetka. Teraz tak, oryginalny, czarny. W trakcie, kiedy ja będę Wam pokazywała, zamienię po prostu na biały. A to ze względów praktycznych. Czarnego praktycznie nie będzie widać tak dobrze, żeby widzieć jakieś sploty. Dlatego zamiast czarnego będę robiła białym, a zostawię tylko rudy. Oczywiście w tym zestawieniu czarny z rudym wygląda znacznie ładniej, ale ze względów praktycznych, żeby Wam to pokazać, będę posługiwała się dzisiaj tylko tymi dwoma kolorami. Więc efekt tej mojej robótki, którą będę robiła z Wami, będzie troszeczkę inny. Pierwotnie wygląda to tak. Jeszcze zmierzę tę naszą serwetkę. Od tego czubeczka do czubeczka ma 18 cm. Tutaj w tym mniejszym obwodzie odrobinkę mniej niż 16. No dobrze, to bierzemy się do pracy. Zaczynamy od magicznego ringu, czyli na dwa palce, tak, nawijam, jeszcze raz nawijam, ale po skosie przytrzymuję i wkładam szydełko najpierw pod tą niteczkę, nad drugą, przeciągam i odwracam. Teraz tę nitkę przeciągam i już mam magiczny ring. No to teraz na magicznym ringu od razu powstało mi jedno oczko łańcuszka. Czyli teraz zamiast podwójnego słupka powinnam zrobić 4 oczka łańcuszka, ale to jedno już tu jest, więc robię jeszcze 3. Raz, 2 i 3. Czyli to jest pierwszy podwójny słupek. Teraz 2 oczka łańcuszka odstępu i podwójnie nawinięty słupek. Znowu 2 oczka odstępu, podwójnie nawinięty słupek. To już jest trzeci.
a musimy ich zrobić 10. Każdy podwójny słupek jest, ma między podwójnymi słupkami są dwa oczka łańcuszka. Czyli dwa oczka łańcuszka, podwójnie nawinięty słupek. Znowu dwa oczka łańcuszka, podwójnie nawinięty słupek. Tak, dwa oczka łańcuszka, podwójnie nawinięty słupek. Znowu dwa oczka łańcuszka, podwójnie nawinięty słupek. Mogę odrobinę sobie ściągnąć ten magiczny ring. Mam taki mocno rozstrzelony. Ciężko mi to idzie. Tak, mam już 2, 4, 6, 7. Jeszcze 3. Dwa oczka łańcuszka, podwójnie nawinięty słupek. Dwa oczka łańcuszka, podwójnie nawinięty słupek. Znowu dwa oczka łańcuszka, podwójnie nawinięty słupek. I to chyba jest ten 10. Tak, 2, 4, 6, 8, 10 jest. Czyli dwa oczka łańcuszka i teraz łączę już. Tu był ten pierwsze oczko łańcuszka, raz, dwa, trzy i w czwarte się wbijam. Czyli tu, tak żeby dwie nitki mi zostały na szydełku i oczko ścisłe. Tak, mogę sobie już odwrócić, ściągnąć ten magiczny ring. Tak, i teraz od razu zabezpieczyć tę nitkę. Czyli ja tutaj nawlekam i jeszcze delikatnie tutaj wrabiam. Czyli cofam się o jedną nitkę i przeciągam, nie wiem, pod dwoma na przykład słupkami i próbuję to przełożyć. Nie wyszło mi tak, jak trzeba. Jeszcze raz. Rozdwoiła się ta wełenka. No i wtedy nie wejdzie tak, jak powinno. Czyli jeszcze raz. Nawlekam. No. Uparte dzisiaj. Dobrze, wszystkie teraz weszły. Nie, nie wszystkie. Zobaczcie, jeszcze jedna nie chce. No i wtedy takie chocki, klocki mogą się dziać. No dobrze, już zrobione. Prawie, prawie. Bo jeszcze nie chce mi to tu przejść. Dobra. Jeszcze raz. Cofam się o jedną niteczkę. I tutaj przeciągam mniej więcej przez dwa słupki. Tak. I jeszcze tak ze dwa razy powtarzam. Czyli cofam jedną niteczkę. Wtedy na pewno ten magiczny ring mi się nie rozejdzie. Zostanie albo taka
mała dziureczka, tak jak ja to w tej chwili zostawiłam. Możecie spróbować ją dosyć mocno ścisnąć, tak żeby dziurki nie zostało, ale nie wiem, czy to jest aż takie konieczne. Mi już tak wystarczy. Po zakończeniu mamy już koniec pierwszego okrążenia. Drugie okrążenie. Bardzo proste, szybko się robi. Zamiast podwójnego słupka, od razu nad tym słupkiem robię cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz odstęp pomiędzy podwójnymi słupkami to są cztery oczka łańcuszka. Czyli o dwa więcej. Raz, dwa, trzy i cztery. Teraz podwójnie nawinięty słupek nad słupkiem. I tu wbijam się pod dwie niteczki w ten sposób i robię podwójny słupek. Raz, dwa i łączę. Znowu cztery oczka łańcuszka odstępu. Tak, podwójnie nawinięty słupek nad słupkiem. Znowu pod dwie niteczki. Tak, znowu cztery oczka łańcuszka i podwójnie nawinięty słupek nad słupkiem. Znowu cztery oczka łańcuszka i podwójnie nawinięty słupek nad słupkiem. Tak, teraz cztery oczka łańcuszka i podwójnie nawinięty słupek nad słupkiem. O, zeszło z szydełka. Jeszcze raz. Raz, dwa i łączymy. Znowu cztery oczka odstępu. I podwójnie nawinięty słupek nad słupkiem. Tak, cztery oczka odstępu i podwójnie nawinięty słupek. Prawie kończę już to drugie okrążenie. Cztery oczka odstępu. Tak, i podwójnie nawinięty słupek nad słupkiem. Jest to tak prosta praca, że nawet początkujące osoby sobie poradzą. Cztery oczka odstępu i podwójnie nawinięty słupek nad słupkiem. Jeszcze raz pokażę, jak zakończyć okrążenie. Cztery oczka odstępu. Tak. I szukamy tu czwartego oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Pod dwie niteczki i oczko ścisłe. Tak. Tu już mamy koniec drugiego okrążenia. Od razu pokażę trzecie okrążenie. Teraz już pokażę tylko sam początek. Czyli cztery oczka łańcuszka jako pierwszy podwójny słupek. I teraz zwiększamy znowu o dwa oczka odstęp. Czyli tu mieliśmy dwa, cztery, to teraz będzie sześć. Czyli raz, dwa, 3, 4, 5, 6, podwójnie nawinięty słupek nad
podwójnie nawiniętym słupkiem. Pamiętamy tylko, żeby to było pod dwie niteczki. O, tu mi się rozdwoiła, muszę powtórzyć, bo potem może to nieładnie wyglądać. Znowu chce mi się rozdwajać. Jest tu i jest. Jeszcze raz. Sześć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dwa nawinięcia, czyli podwójnie nawinięty słupek. Tak, ok, już nie będę przedłużać, czyli okrążenie numer 3 robimy dalej, czyli tu podwójne słupki, a pomiędzy nimi 6 oczek łańcuszka. Tutaj kończymy oczkiem ścisłym w czwartym oczku łańcuszka. Zróbcie do końca okrążenie numer 3. Trzecie okrążenie zakończyłam i bierzemy się za czwarte. Równie proste jak to wcześniejsze. Robimy cztery oczka łańcuszka jako pierwszy podwójny słupek. I tu mieliśmy sześć oczek łańcuszka jako odstęp. To teraz robimy osiem oczek łańcuszka jako odstęp. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, podwójnie nawinięty słupek nad podwójnie nawiniętym słupkiem. Tak, i znowu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podwójnie nawinięty słupek nad podwójnie nawiniętym słupkiem. Znowu mi się tu rozdwoiło. Tak. I już nie będę dalej pokazywać. Czyli tu mieliśmy dwa oczka odstępu, cztery oczka, sześć i osiem. I teraz jak będziemy chcieli zwiększyć ilość tych rzędów, bo chcemy mieć większą serwetkę, to po prostu robimy więcej tych rzędów, zwiększając o dwa oczka w każdym rzędzie. I w ten oto sposób wyjdzie nam serwetka większa. Jak zrobicie do samego końca, nie kończcie tutaj jeszcze, bo będziemy musieli zmienić kolor. Czyli robimy na końcu 6 oczek łańcuszka i zaczekajcie na mnie. Oj, przepraszam, nie 6, tylko 8, bo już jesteśmy w tym rzędzie, gdzie jest 8 oczek łańcuszka. Kończę rząd czwarty i teraz przed połączeniem, bo już muszę połączyć drugim kolorem. Robię sobie pętelkę początkową, tak jak to zwykle się czyni przed rozpoczęciem robótki. I teraz wbijam się szydełkiem w czwarte oczko łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu. Pod dwie niteczki, tak jakbym miała robić oczko ścisłe, tylko nie będę już tej niteczki roboczej ciągnęła, tylko już nowy kolor. Zaciskam sobie na szydełku i przeciągam nowy kolor. Teraz już pracuję nowym kolorem. U mnie jest to rudy i robię teraz powinien być pojedynczy słupek, czyli trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. Tak. Teraz
Na każdym oczku łańcuszka muszę zrobić słupek, ale te niteczki, które tutaj są z tyłu, muszę je wrobić. Od razu je chwytam, żeby potem się nie bawić w żadne wrabianie. Czyli nawijam i teraz tu od tego łańcuszka wbijam się tak, żeby jedna nitka była pod szydełkiem, a dwie na szydełku i robię słupek. Zwykły słupek. Znowu nawijam i czyli jedną niteczkę zagarniam sobie tutaj do dołu, a reszta jest na górze. Tych słupków na tym łańcuszku będzie 8. Tyle, ile jest oczek łańcuszka. I znowu. Nie można tutaj robić podłóg, tak jak często się robi właśnie przy łańcuszkach, tutaj przy takim łuku, bo chcemy, żeby ten kolor właśnie wystawał tutaj na dole, tak? I następny słupek. I znowu. Musimy pilnować ilości słupków. Powinno ich być 8. I zdaje mi się, że jest 8. Ten pierwszy słupek był nad tym podwójnym słupkiem, więc go na razie nie liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Świetnie. No i teraz jak wykańczamy to miejsce nad podwójnym słupkiem, no bo tu tylko zrobiłam jeden słupek, no ale na końcu będę musiała tu dołączyć. To, co teraz będę robiła. Czyli słupek nad podwójnym słupkiem, jak zwykle po dwie niteczki. Oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek w tym samym słupku. Czyli mamy takie klasyczne V, czyli słupek, oczko łańcuszka i słupek. I następny. Znowu. Pod dwie niteczki. Raz. Dwa. Tak. I teraz już od razu możemy z drugiej strony delikatnie pociągnąć te dwie nitki. Tak, może każdą troszkę z osobna, żeby żadna nam się tu nie zawinęła. I możemy je ściąć. Uważamy, żeby nie ściąć oczywiście naszej robótki. Co niestety w pośpiechu czasem się zdarza. I robimy dalej. Tu mamy dwa słupki, robimy następny, trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy i ósmy. I jeszcze raz to wykończenie nad samym podwójnym słupkiem, czyli słupek, oczko łańcuszka i słupek. No dobrze, teraz wydaje mi się, że już sobie dalej poradzicie. Czyli 8 słupków jest na tych 8 oczkach łańcuszka. Nad podwójnymi słupkami są słupek, oczko łańcuszka i słupek. Takie klasyczne V. No i teraz
Jeżeli ktoś chce zrobić większą serwetkę, tak jak mówiłam, zwiększa tę liczbę rzędów, tak? Tych naszych okrążeń. No i tutaj mieliśmy 8 oczek łańcuszka, zwiększył następne do 10, 12, 14, 16, na przykład ma tutaj 20 oczek łańcuszka. Nic prostszego, jak przerobić ten rządek, V zostaje to samo, a tutaj wyjdzie nam po prostu 20 słupków. Nic skomplikowanego, więc z tym sobie poradzicie z powiększeniem tej małej serwetki, małej podkładki na coś większego. Jak zrobicie tu całe okrążenie, tu z Wami zakończę i rozpoczniemy ostatni rządek. Piąte okrążenie prawie skończone. Jeszcze tylko tutaj nad tym podwójnym słupkiem. Na początku zrobiłam 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Czyli teraz robię sobie słupek. Staram się wbić w to miejsce, z którego wychodziło pierwsze oczko łańcuszka. Nie jest to takie łatwe. Udało mi się. I przebijam się przez wszystkie i robię tutaj słupek. Jest dosyć ciasno. Jest. I słupek. Tak. Oczko łańcuszka. I tutaj będę łączyć. Raz, dwa, trzy. Tu się wbijam pod 2 nitki, ale tak jak w poprzednim rzędzie muszę zmienić kolor. Czyli muszę dołączyć tutaj biały. Czyli robię znowu pętelkę początkową. Lekko ją zaciągam na szydełko. Teraz już zaciągam bardziej i przeciągam już tu jako oczko ścisłe, tak? I teraz przerabiam już białą nitkę, a te 2 będę sobie wrabiać. Jestem nad słupkiem. Czyli nad tym słupkiem muszę zrobić półsłupek. Mogę zrobić od razu 2 oczka łańcuszka jako półsłupek i przechodzę nad następny słupek i półsłupek. Pod 2 nitki i znowu następny pod 2 nitki. I znowu. Pilnuję tylko, żeby wrabiać sobie te 2 niteczki i znowu. Czyli jest to już ostatnie, zdaje się, że chyba 6 okrążenie. Raz, 2, 3, 4, 5, tak, 6 okrążenie. Czyli nad każdym słupkiem robię półsłupek. A teraz nad tym łukiem, tutaj delikatnie też wyciągam, żeby mi się ta nitka tam nie gdzieś nie zahaczyła. No i teraz jestem pod łukiem, tak? Czyli nad tym łukiem muszę nabudować właśnie ten szpic, czyli robię słupek, teraz taki prawie podwójnie nawinięty słupek, nawijam 2 razy pod, tak, na razie mam tak jak podwójnie nawinięty słupek, ale przerabiam raz
i potem przerabiam wszystkie trzy nitki. Chodzi tylko o to, żeby ten był odrobinkę wyższy, nie dużo wyższy, bo jak zrobimy pełny podwójny słupek, no to wtedy on taki jest lekko zawinięty, a ja nie chcę, żeby był zawinięty. No i słupek. Czyli tutaj nad tym jednym oczkiem łańcuszka robię słupek, taki niepełny podwójny słupek i słupek. I dalej robię znowu półsłupki. Pod dwie nitki i półsłupek. Pod dwie nitki, półsłupek. Mogę już delikatnie znowu pociągnąć. I właściwie mogę się już pozbyć tych nitek, żeby one już mi się nie majtały tutaj. Zerkam jeszcze, czy na pewno tu mi nic nie wystaje z tych nitek. I ścinam. Czyli robimy dalej. W ten sposób bardzo łatwo jest obrobić tę serwetkę w tej większej wersji. Zobaczcie, tutaj są tylko półsłupki nad półsłupkami. Czyli jak mieliśmy 20 na przykład oczek łańcuszka i 20 słupków, to mamy 20 półsłupków. No i jeszcze te dwa zewnętrzne, czyli będzie 22. Tak? I teraz pod łukiem jeszcze raz Wam pokażę. Słupek. Tak. Podwójnie nawinięty słupek pod łuk. Przerabiam raz. I teraz od razu przez wszystkie trzy pętelki. I słupek. Tak, i znowu robię półsłupki. Pamiętajcie go, żeby nie ominąć tego pierwszego, który jest często tutaj troszeczkę schowany. Bo pod tym łukiem, jak robimy trzy te słupki, to ten następny słupek odrobinę nam się chowa. No dobrze, zostawię Was teraz z tym, żebyście zrobili do końca całe okrążenie i tutaj już wrócę, jak będę łączyć. Czyli to taka maleńka końcóweczka pokaże mój sposób na zakończenie robótki. Zrobiłam już to szóste okrążenie, czyli pod tym łukiem to był słupek, podwójny taki niepełny słupek i słupek, a tutaj mieliśmy dwa oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Obcięłam nitkę, wyciągam po zrobieniu słupka, igła, nawlekam, mam nadzieję, że teraz mi pójdzie łatwiej. Jest. I teraz szukam, tu jest drugie oczko łańcuszka, czyli szczyt naszego słupka, czyli wbijam się dopiero w następny, tak, czyli ten pełny półsłupek, który był robiony, przeciągam. I wbijam się tu z powrotem. W to oczko, z którego wychodziła nitka. I w ten sposób to wykończenie jest zrobione tak, że po prostu nie widać. Zobaczcie, tutaj mi wyszła taka nitka. No niestety, czasem tak bywa. Więc jak już mam igłę, to od razu wbijam się z drugiej strony i żeby zakończyć tę moją robótkę, przeciągam sobie po prostu nad tą nitką. Nie mam co się denerwować, że wyszło troszkę
inaczej niż bym chciała. O, zobaczcie. I w ten sposób już tego łączenia nie widać. Odwracam i przeciągam nitkę pod czterema, pięcioma niteczkami. Teraz znowu do tyłu o jedną niteczkę i znowu. Tak robimy ze dwa, może trzy razy. Żeby dobrze nam się tutaj wrobiła ta nitka. Żeby nam się nic nie popruło. Obcinamy i gotowa podkładka, serwetka, ozdóbka halloweenowa, jak kto woli. Teraz polecam usztywnić ługą, nierozcieńczoną, ponieważ te łańcuszki wymagają jednak dobrego usztywnienia, żeby to ładnie wyglądało. Szpileczkami przypinamy tylko na tutaj samych rogach, więc naprawdę praca jest niewielka, żeby wykończyć tę naszą serwetkę, podkładkę, a już zrobiona, usztywniona wygląda właśnie w ten sposób. Ługa nierozcieńczona i ta podkładka jest naprawdę przyzwoicie sztywna. W sam raz już do użytkowania. Kolory, jak widać, czarny, biały. Biała też wygląda fajnie, ale mi osobiście właśnie ten zestaw kolorystyczny bardziej odpowiada. Kochani, zachęcam do zrobienia takiej podkładki, ozdóbki. Mam nadzieję, że wyjdzie, że będziecie się cieszyć z tej własnej robótki. Może uda się komuś powiększyć, żeby to była duża serweta. Polecam, zachęcam i zapraszam do moich następnych filmików.